Cześć, to Grania i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek mojej rozgrywki w The Sims 4, którą wstępnie nazwałam Wyzwanie mnie ogara, ponieważ ja nie umiem grać w czwórkę i będę się tutaj troszeczkę uczyć. Ja w czwórce bardziej opierałam się na tym, że sobie czasami robiłam jakieś domki, meblowałam, ale nigdy nie potrafiłam wytrwać w tej rozgrywce tak dłużej, trochę dłużej, chociaż nie wiem, żeby jedną historię pociągnąć dalej. I to jest główne zadanie tej rozgrywki, ale ja muszę chyba nadać tej serii jakąś inną nazwę, bo to Wyzwanie nie ogara, to będzie to było takie spontaniczne, a może za parę odcinków już nie będę nieogarem. Może się nauczę trochę. Zobaczymy. Ja tutaj z moją simką, główną bohaterką, Lindą Januś, przegrałam tutaj sporo dni sama, bo nawet nie nagrywałam odcinka, bo nic tu się nie działo. Ona chodziła do pracy i tak się kręciłam po tych światach, zwiedzałam sobie, pracowaliśmy. Bardzo ciężko zarabia się pieniądze w Simsach 4. Ona poszła do pracy i ja się naprawdę nudzę, jak ona chodzi do tej pracy. I rzeczywiście tak, ja chyba dostałam taki komentarz, że ona jak chce pisać książki, to ona nie musi chodzić do pracy, tylko możemy zrobić to, żeby ona była wolnym strzelcem i tak oto zrobimy. Nie wiem, jak to się przełoży na finansowe zmagania, ale zobaczymy. Ja tutaj kręcąc się po świecie postanowiłam, że znajdę jej chłopaka też. Chciałam, żeby oni sobie pochodzili tutaj na randki, żeby ona miała kogoś do spędzania towarzystwa, żeby nie była taka sama. Nie chciałam oczywiście się spieszyć tam z niczym. Znalazłam dosyć fajnego, przystępnego sima, któremu tam wygląd i imię trochę zmieniłam, nazwisko zostawiłam. W Ozzy Springs chyba mieszka. Tak, to chyba, tak, na pewno. No ale moi drodzy, jak ja sobie poszłam z tymi simami na randkę, to jako że ja mam wielką niewiedzę o Simsach 4, mam nadzieję, że to nie jest irytujące w tej rozgrywce, ale przepraszam z góry. Ja zobaczyłam, że można te bara-bara-bum-bum robić w śmietniku. I ja mówię, no dobra, no to lecimy. Do śmietnika, nie mogę tego nazwać romantycznym zdarzeniem, ale było zabawne. Ale pewnie większość osób to widziała. No i moi drodzy, jakże gra Sims 4 także potrafi zaskoczyć tu człowieka, to okazało się, że Linda jest w ciąży. Naprawdę, ja nie chciałam. Chciałam, żeby ona w przyszłości założyła rodzinę i przejść przez te wszystkie etapy tej rodziny i w ogóle karier i tralalala, tralalala bum bum, ale nie tak prędko. Tym razem nie tak prędko i moi drodzy, ja nie chcę tego dziecka. Ja naprawdę nie chcę tego dziecka, ale ja go nie usunę przecież, no. No, nie, no jak to tak? No, jak to tak? Jestem bardzo niezadowolona z tego faktu, bo grałam w wiejską sielankę, jak niektórzy mogli widzieć, no i tu tam były chyba dwa odcinki tylko. Mam max 3, nie wiem, nie pamiętam. Odechciało mi się tam rozgrywki totalnie przez te złowieszcze toddlery, które nam rozwalają cały dom. Ja naprawdę, ja chciałam tutaj robić też inne rzeczy jeszcze, tak na spokojnie, skupić się na sobie. No i tak, ona się posiusiała od razu. No i niestety, Linda, nie będziesz taka ładna, nie będziesz rozwijać swojej kariery aż tak, no bo ona będzie miała dziecko. Ja naprawdę nie chciałam tak wcześnie. To była totalna wpadka. To jest, ja nie wiem, to jest pech. Ona pierwszy raz miała to bara-bara. Jak to jest tak, że pierwszy raz i od razu wpadka? To musi być pech. Może jakby ona miała cechę szczęściara, to by to by jej się nie zdarzyło. Oj, ciemno tutaj. Nie wiem, czy jak są zapalone wszystkie światła, to wpływa jakoś na rachunki, ale już niestety. Ja wolę, jak jest jasno. No i tak. No i niestety będzie dziecko. No, moi drodzy, będzie dziecko. Ja już sprawdzałam, co będzie. Oczywiście nie zmieniałam. Znaczy, jedyne, co fajne, to, że dziewczynka. No to spoko. Ale to jest zdecydowanie za wcześnie, przecież oni są jeszcze tacy młodzi. Ona ma tego chłopaka. Ja wiem, że tutaj przez to, że dużo grałam sama, to tak no, nie widać. Ma chłopaka Hektora. Hektor Hung. Nie zmieniałam mu nazwiska, bo ci simowie w Simsach 4 w większości, moim zdaniem, wyglądają jak Azjaci i on, powiedzmy sobie, że on ma jakieś tam azjatyckie korzenie, no i zostało mu to nazwisko. Jeśli by w przyszłości brali ślub, to on chyba weźmie nazwisko od Lindy, bo ona ma fajne nazwisko, które ja, no, akurat bardzo polubiłam. No i tyle. Aha, Hektor jest kreatywnym zapaleńcem, który lubi zwierzęta i jest bez pracy. O, Hektor dzwoni. On może chce przyjść. On, moi drodzy, jeszcze nie wie. Krystyna Borownik i ja mamy ze sobą mnóstwo świetnej zabawy. Dzięki za radę. No, mój drogi, to tak nie będzie. Tak teraz, o,
żadnych koleżanek. Musimy go zaprosić, żeby on się dowiedział. No i finansowo, jak widać, nie jest zbyt dobrze. Ja ostatnio budowałam domek i robiłam sobie taki odcinek, taki sobie odcinek stop motion. I ja po tym odcinku, znaczy ogólnie po tym całym budowaniu tego domku, to stwierdziłam, że ja... Czemu my w mieszkaniu mieszkamy? Czemu nie w domu? I ja stwierdziłam, że ja może spróbuję zbierać pieniądze na ten dom, żeby ona tam zamieszkała. On kosztuje aktualnie 49 tysięcy. I nie wiem, sama nie wiem, czy jak myślicie, czy jak... te skrzatulce świętozbiorów. Czy jak my je... Możemy je tak sobie zbierać? Czy one są ważne? Nie wiem, przepraszam, ale nie wiem. No sprzedamy od razu, dobra. Nie wiem, czy tak można, ale okej. Okay. Nie mam pojęcia, na czym to polega, to świętozbiorów, ale... jak można na tym zarobić, to czemu nie? Co ja mówiłam? O tym domku. I tak się zastanawiałam, czy jeszcze męczyć się tutaj w tym mieszkaniu, które de facto może nie jest wcale ciaśniejsze od tamtego domku, może nawet jest cieniuteńkę większe, ale tak jakoś mi się zachciało przenieść, czy jednak tutaj trwać jeszcze? Nie wiem, może mi doradzicie. Też z drugiej strony dopiero co zaczęliśmy tutaj żyć, no już i tak mamy takie zmiany, że z tym dzieckiem nie ma pieniędzy na dziecko. Ona musi porzucić pracę i chciałam, żeby ona właśnie to jako wolny strzelec się zatrudniła, pożyć pracę, dobra. Ona tam awansy dostała, bo jest redaktorką rubryki porad. No tam, nie zarabia najgorzej, ale te pieniądze tam, no idą na coś, idą, nie wiem na co, idą na rachunki. I tak pomyślałam, że skoro ta gra, ja naprawdę tego nie chciałam tak wcześniej, naprawdę tak wcześniej nie chciałam, pożyć pracę. Skoro... Ona nie jest zadowolona chyba. A nie, jej się niedobrze robi. No i straciłam wątek, dobra. Kariera, znajdź pracę. A, i jeszcze ze spraw takich organizacyjnych, moi drodzy, zmieniłam Lindzie fryzurę. Ona miała te włosy takie troszeczkę rudawo-różowawe, ale stwierdziłam, że nie... A gdzie jest wolny strzelec? Jest wolny strzelec, tak. Ona będzie autorką. Dobrze, zrobimy to tak. Mam nadzieję, że to zadziała. I będziemy coś zarabiać. Zmieniłam Lidzie tą fryzurę na taką zwykłą, nie jak chciałam powiedzieć, na taki zwykły blond, bo przy tamtej, no nie mogłam dobierać innych fryzur, bo chciałam, żeby ona czasami jakąś tam kiteczkę miała. Aczkolwiek te włosy są takie totalnie klasyczne. Jak patrzyłam na nie, jakby ona wyglądała w ciemnych włosach, to naprawdę pięknie, ale ja już nie będę tego zmieniać. Dobra, będzie autorką, okej. Okay. Czy tutaj są awanse potem dostępne? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale dobra, skoro mówimy o pieniądzach, to ona sobie nie poradzi z tym, co ma teraz. A jeszcze teraz, jak będzie miała dziecko, to już w ogóle... Ojoj, nasz Ludwiczek, on potrzebuje kontaktów. Ja sobie też strzeliłam w kolano z psiakiem, bo wolę zwierzaki w Simsach 3. Bo te w czwórce są jeszcze bardziej absorbujące. Ale dobra, skoro zdarzyła się taka sytuacja, że ona jest w tej ciąży, to trzeba to powiedzieć Hektorowi i wykorzystać Hektora finansowo. Tak zrobimy. Ja nawet nie wiem, czy ona zdążyła go aż tak... Znaczy, nie wiem, czy ona go kocha, czy zdążyła go polubić. No, jest wszystko totalnie za wcześnie. Ale spróbujemy go zaprosić i spróbujemy go także zaprosić do domu. Jak ja sprawdzałam, to on ma na koncie 17 tysięcy simoleonów, więc jeśli będzie się do nas przeprowadzał, to z tego co pamiętam, to on do nas te pieniądze też wprowadzi. Hektor będzie tu za chwilę. No dobra, moi drodzy. Ja naprawdę nie chcę tego dziecka. Jak to dalej będzie? Dobra, Hektor już idzie. Zobaczymy, jaki on ma tam nastrój i w ogóle. A, tutaj ja cały czas mówiłam, że mam niezagospodarowane to jedno miejsce, ale przez to, że nie było pieniędzy, to dalej go nie zagospodarowałam na tyle, ile mogłabym, ale tak, żeby ona miała jakąś rozrywkę. Tutaj to ma ten taki super stojaczek z tymi z roślinkami, ma tutaj bazylię i coś tam jeszcze. Hektor, czy ty przytyłeś? Aha, dobra, on już wchodzi, okej. Okay. No trzeba będzie mu powiedzieć, on zaraz się zezłości, że... Albo nie, dobra, a możemy to schować? Schowamy potem, ja to potem wszystko sprzątnę, tylko nie chcę, żeby on nam tutaj miał zły nastrój. Nasz pieszek nie ma zabawy, więc trzeba go troszeczkę rozbawić tutaj zabawkami, jejku. A nie, możesz to gryźć. Gryź zabawkę. No dobra, musimy w jakiś sposób Hektorowi oznajmić tą wspaniałą i radosną dla nas nowinę. Tylko, jejku, czemu to takie brudne cały czas jest? Dobra, czy tu?
Poproś o dołączenie do rodziny. Dobra, ale czy on chyba najpierw musi się dowiedzieć, podziel się wielkimi wieściami. Ja nie wiem, czy on się ucieszy, aczkolwiek Hektor ma w cechach, to co ma w cechach, tam, że jest ten kreatywny i zapalenie z bla bla bla, to mu zmieniałam, bo on miał jedną cechę taką, że nieprzystępny czy coś w tym stylu i jakoś nie można było z nim łatwo nawiązywać relacji. Ja tak myślałam, że ja przerobię sobie tutaj w mieście kilku simów wolnych, ale tutaj, moi drodzy, jest bardzo mało kawalerów. Ona co prawda sąsiada ma kawalera też bogatego, z tego co widziałam, ale on nie był fajny, ona z nim gadała, on był jakiś taki dziwny, no nie spodobał mi się, a Hektor to jest taki, no myślę, że spoko. No i co, będziesz szczęśliwy? No i on, wiecie, on ma w aspiracji życiowej i tego mu absolutnie nie zmieniałam, być wspaniałym rodzicem, czy jak to tam się nazywa, teraz już tego nie pokażę, więc może on się spełni jako tatuś, może on jedyny się ucieszy z tej decyzji. Cieszysz się? Winubu. Bo ty powinnaś płakać. Nie, naprawdę, ja nie chcę. Może jakoś tak się uda, nie wiem, żeby to dziecko nie było takie absorbujące. Czy my już możemy mu zrzucić szalone spojrzenie? Dobra, zaraz go zapytamy, czy on będzie chciał się do nas wprowadzić z racji tego, że... Gdzie to było? Teraz nie ma tego zaproponuj wprowadzenie się? Jeszcze raz. On ma jakiś taki dziwny głos. Rozmawiał, ale gdzie to jest? W działaniach nie, przyjazne. Dobra, pauza. Dobra, poproś o dołączenie do rodziny. Gorzej będzie, jak on się nie zgodzi, ale no myślę, że skoro teraz, jak on się dowiedział, że zostanie tatusiem, naprawdę to nie miało tak wyglądać. O, przeprowadzka razem, dobra, okej. Hektor ma 17 tysięcy. Dobra, no to będzie spoko. Może my już teraz kupimy ten dom. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Czy zostać w tym mieszkaniu jeszcze? Może jeszcze zostaniemy, albo może się przeniesiemy? Ja nie wiem, co ja mam robić. Dobra, przenieś. 18 tysięcy. No to teraz to już możemy jakoś sobie zacząć żyć. 57 tysięcy? Ale skąd? Skąd my teraz mamy 57 tysięcy? Wow! Ej, to my byśmy mogli już teraz się Hektor, ty skąd ty miałeś te pieniądze? To ty byłeś taki bogaty? A nie mam pojęcia. Nie jest tego święta zbiorów. Tak, no przykro mi, ale ja ogólnie tam, nie, ta tablica jest pełna. Ja nie chcę dzisiaj tego święta zbiorów, ja nie umiem obchodzić święta zbiorów. No dobra, moi drodzy, ja myślałam, że tutaj będziemy strasznie się męczyć, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy i trzeba będzie Hektora bardzo szybko wysłać do pracy. Ale jak my mamy... Ej, to jest takie trochę nieuczciwe, no przecież miało być ciężko. Miało być ciężko, naprawdę miało być ciężko finansowo, a teraz to jest tak, no powiem wam, naprawdę łatwo. A jaką my mamy... Porę roku, mamy jesień, ale popatrzmy... O, już za raz, dwa... Już od niej... Niedziela jest na początku. Od niedzieli mamy zimę. Fajnie, bo ta zima jest naprawdę ładna w Simsach 4. Ten śnieżek jak sobie pada jest taki puszysty i taki ładny. Dobra, Hektor, to Linda, jak ty porzuciłaś pracę, ona ma już napisane książki ze 2 czy 3 w swoim wyposażeniu. Więc możemy coś tam sprzedać, aczkolwiek no, jak teraz mamy tyle pieniędzy, to ja nie wiem. Trzeba się zająć troszeczkę naszym psiutkiem. Poznaj, przecież ona go zna, czy ty nie znasz jeszcze jakichś jego cech, dlaczego to się pojawia, nie mam pojęcia. Dobra, Hektor, ale wiesz co, jeśli ja jeszcze nie podjęłam decyzji, ale w sumie to ty musisz mieć jakąś pracę i nie wiem, czy będziemy się już teraz przenosić z tym domem, czy nie, proszę tutaj o radę, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Znaczy, ja po prostu nie mogę się zdecydować. Hektor ogólnie chyba z tego, co mi się wydaje, lubi siedzieć przed komputerem, więc może jakiś programistę. A, ja myślałam, żeby mu wziąć guru techniki, bo coś pamiętam, że tutaj trzeba na początku grać w gry, żeby sobie robić, to jest ekstra. Ja chciałabym mieć taką pracę, żeby grać w gry. Będziesz guru techniki, nie wiem, czy na ile to będzie pasować do ciebie, mój człowieku, granie w gry wideo. Super. Ej, ja też chcę mieć taką pracę, żeby grać w gry. No dobra. Mamy dzisiaj ogólnie...
bardzo ładny dzień, którym właśnie zaczął padać deszcz. Jeśli byśmy zostali tutaj i nie kupowali tamtego domu, o którym myślę, tego właśnie z tego stop motion, który mi się tak podoba i jest malutki, ale jest ładny. Gdybyśmy zostali tutaj, to ten salon byśmy zmienili na tyle, żeby tutaj zrobić taki pokoik, a tutaj salon połączony z kuchnią chyba. Chyba tak byśmy to zrobili. Ja tak jak kocham tą podłogę, to ona już mi się znudziła. Ja ostatnio byłam tak zafascynowana wszystkim i tak podekscytowana, że ja zaczynam taką poważną, pierwszą poważną serię w czwórce, że się zachwycałam po prostu wszystkim tutaj w tym mieszkaniu. No ale teraz, szczerze mówiąc, to mi to tak nie do końca. Już mi odpowiada, ja już bym chciała zmienić, ale ja jestem w gorącej wodzie kąpana. Hektor, ty też powinieneś być w sumie malarzem, mój drogi. Ale ja na razie mam dosyć tych karier malarskich, bo ja tutaj w Simsach 3 też dużo ostatnio z tymi obrazami się tam mocowałam i picowałam, więc chyba nie chcę mieć tak samo. No dobra. Ej, Efiś, co wy się tak dobrze czujecie? Czy ja to powiedziałam? Ja chyba tego nie powiedziałam. Sprawdzałam w MC Commerce Center. Ja nie wiem powiedzieć, czy już to powiedziałam. Sprawdzałam w MC Commerce Center. Jak płeć dziecka, którego tak nie chcemy. Będzie, no, to jest ten taki chociaż jeden plus, że będzie dziewczynka, no bo tam dla chłopaków nawet nie mamy jakichś fajnych modów ani nic. Ale w sumie te dzieci, jak są takie małe, to wyglądają cały czas tak samo, to ja nie wiem. Ja nie wiem, no to nie miało tak wyglądać. Ja się tylko boję, żeby mi się nie odechciało w to grać, jak będzie to małe dziecko. Nie będzie mnie to denerwowało. No, tak jak w Simsach 3 lubię, jak się powiększa rodzina, to tutaj w czwórce jakoś mnie to niestety odpycha. No ale wiesz co, Hektor, po jednym razie, ale nie, absolutnie nie zaznaczałam, żeby starali się o dziecko. On też nie ma jakiejś tam cechy wzmożonej płodności, czy tam jak to tam, nie wiem, czy to w Simsach 4 jest, bo w trójce jest. No ale, mój drogi, masz konkretne to nasienie. Ojejku, pieseła trzeba wykąpać. No i to jest to właśnie. Jak ja mam go wykąpać, jak my nie mamy wanny? Ja będę musiała kupić wannę teraz specjalnie po to, żeby kąpać psa? Nie wiem, czy ta wanna ma tutaj sens, no ale skoro on jest taki brudny, no widzę, że jest brudny, no dobra, wykąpcie go. Nie wiem, czy będą mogli tutaj dochodzić do tej pralki teraz, ale dobra, zobaczymy. A co mi się tak... Ale mi się dziwnie... Czemu mi się tak zacina obraz? O nie, już kiedyś mi się tak zrobiło. O nie. Mam bardzo niepłynne przechodzenie i obracanie obrazu. Nie wiem, na czym to polega, ale mnie to denerwuje i ja to widzę i ja muszę wyjść teraz z gry. Dobra, ja zapiszę sobie grę. No dobra, okej, musiałam do tego menu głównego wyjść, bo czasami mam problem z odświeżaniem się gry. Nie wiem dlaczego, czy odświeżaniem. Nie wiem, czy to jest związane z klatkami na sekundę, czy coś, nie mam pojęcia. Ale właśnie czasami ten obraz mi się tak bardzo, bardzo, bardzo brzydko obraca. Aczkolwiek dawno się to już nie zdarzyło. No i to Ludwiczka naszego wykąpisz. Ojejku, ja naprawdę czuję się jakby ten człowiek, jakby ten Sim był jakimś takim intruzem tutaj. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że on tutaj już mieszka. To nie miało być tak szybko, to naprawdę nie miało być tak szybko. Ja cały czas nie mogę zdzierżyć, że mamy tyle pieniędzy. Czy to jest uczciwe, że ja na początku mówię, jejku, to bida z nędzą cały czas, a tu nagle 57 tysięcy i rachu, czaku, pali. Jest, po prostu jest. Będzie za łatwo, ale co to, skoro Hektor miał w sumie na koncie 17 tysięcy, to może to cała wartość jego domu przeszła? Chyba w czwórce tak jest. Ja chyba tego nie ogarnęłam jeszcze. Nie, ale dobra. Dobra, to jak tylko wykąpałeś, to jeszcze weźmy naszego Ludwiczka na spacer. Fajnie było, jak już mamy kolejnego Sima, to... Nie to. Jak mamy kolejnego Sima, to będzie mi się fajniej grało, bo mamy tutaj więcej osób do zajmowania się naszym pieskiem. No i teraz także dzieckiem, które niedługo się pojawi, którego ja tak nie chcę. Naprawdę mam nadzieję, że mi się nie odechce rozgryźć. Ojej, włosy jej się usunęły. No dobra, Linda, skoro ty się dobrze czujesz, to może coś napiszemy. Napisz książkę z gatunku, a ona podręcznik treningu, krótkie opowiadanie, scenariusz, ona tak, już przez to, że ma te umiejętności, to ona może pisać scenariusze. Ale dobra, zrobimy krótkie opowiadanie. Ja kiedyś miałam ten pamiętnik Ingrid w Simsach 3, tam była Ingrid pisarką, to pokuszałam się o to, żeby jakieś fajne tytuły wymyślać, ale tutaj na razie chyba opowiadanie pod tytułem Dopowiadanie kotom.
totalnie abstrakcyjny z jakiejś czeluści mojego mózgu tytuł. O, oni sobie tam idą na spacer, fajnie. No i popatrzcie, nie każdy sim tutaj jest łysy, bo w świętach miałam dużo czasu, to sobie siedziałam i ubierałam tych simów i czesałam ich w kasie, no bo przypomnę jeszcze raz, a czym te słuchawki są przyklejone do szyby? Dobra. Później to zmienię. Miałam trochę czasu święta i pograłam w te simsiki. No i chodziłam po tych domach i ubierałam tych ludzi, bo ja tutaj ten save mam pobrany, wiecie, z tych gotowych save'ów. No i ja przez to, że nie mam bardzo wielu dodatków, nawet myślałam, żeby ostatnio coś kupić, ale chyba niestety nie dam rady nawet skorzystać z tej promocji, żeby coś dokupić. Albo może dam radę, ale jeszcze tego nie wiem. To przez to, że nie mam żadnych dodatków, to mi ludzie chodzili łysi, strasznie łysi. No dobra, ale skoro my mamy w sumie czwartek, kiedy Hektor, ty idziesz do pracy? Ja muszę się jakoś przyzwyczaić do tego Hektora, naprawdę. Za 17 godzin trzeba będzie zmienić łazienkę, jakieś bibeloty tutaj im dać. Naprawdę zastanawiam się, czy zostać tutaj dłużej, czy już kupić dom. Wstać ich by było na ten dom. No co myślicie? Niech ktoś mi powie, niech ktoś mi podpowie. Nie wiem. Teoretycznie moglibyśmy w sumie tutaj jeszcze jakiś czas być, no. Nie wiem, czy oni będą chcieli mieć w przyszłości więcej dzieci. Myślę, że jeśli to nam da popalić, to nie, ale jeśli by mieli, to dużo, dużo później. Powiedzmy sobie, że ta wpadka to będzie takie totalnie wczesne dziecko, niechciane i niekochane. Dobra, nie, może je pokochamy. Jom, tą małą dziecko, simkę, która jest w brzuchu, ale aby tego nie chcemy. Dobra, ale nie będę już dramatyzować w tym temacie, bo stało się, po prostu się stało. Ja naprawdę tego nie chciałam. Naprawdę. Ja się tego strasznie boję. Dobra, zobaczymy sobie, gdzie jest Hektor. Dzisiaj chyba się nic nie dzieje zbytnio. A nie, już wieczór mamy. On sobie tutaj chodzi z nim. Hektorowi chyba jakoś tak pupka ostatnio urosła, mam wrażenie. O, jakiś chłopiec tutaj chodzi. Ubrany chłopiec z włosami. Tak, jestem z siebie dumna. Następny ubrany chłopiec z włosami, tak? Chodzą tutaj normalni simowie. W końcu, czy ty się wysiusiałeś? Tylko on się nie... Wysiusiaj się. Nie może się wysiusiać. Jak to jest z tymi spacerami? Czasami właśnie oni idą, a on... O, kolej! Ile tu jest dzieci? Jak ogólnie działa ten... Jest story progression w Simsach 4? Bo coś ostatnio słyszałam, ale ja naprawdę nie wiem, bo ja się boję, że tutaj jak mi wszyscy będą dorastać, to zaraz przez całe mi się społeczeństwo zestarzeje. Nie wiem, że może to jest naprawdę podstawa, ale ja nie wiem, czy story progression chyba trzeba pobrać, prawda? Chyba tak. I w ogóle czy jest... Nie no, musi być. Ale dobra. Ja powinnam to sama sobie wygooglać. Bardzo mi się podoba ten safe ze względu na to, że tu są te domki takie piękne. Oj, te lamele są fajne. Ja ostatnio też ich używałam wszędzie. No i są takie zielone. Tak naprawdę to, no wiecie, powinnam to sama ogarnąć, ale ja zanim bym to ogarnęła, to seria, żeby ten świat wyglądał ładniej, to seria by została wypuszczona do emisji w roku 2023. Tak mi się wydaje. Czy ty się wysiuś... Dlaczego on nie siusia? Co to za spacer? On jest też smutny. Ale spacer, pies nie siknie nawet. I ja raz mi się zdarzyło, że ten pies mi sikał normalnie podczas zwykłego spaceru. Nie trzeba było nie zaznaczać. Oj, ludzie, o nie, łysy dziecko, skąd jesteś dziecko? Ja właśnie nie wiem, bo mam tutaj w bibliotece bardzo dużo rodzin, ale wydaje mi się, że pojawiają mi się rodziny z miast, których ja nie posiadam, a które były w tym sejwie, a czy to jest możliwe, że oni mi mogą łazić tutaj? Chyba nie. Nie wiem, bo wydawało mi się, że już prawie wszystkich ubierałam. Ale może mi się tak po prostu wydawało. Czy nasz piesio w końcu siknie? On nie siknie. Dobra, zejdźcie z tej smyczy i siusiaj, no bo to jest po prostu jakiś dramat. Siusiaj. To będzie trwało miliony lat. Co się z tobą dzieje? On jest smutny. Okropne święto. Ja muszę usunąć tutaj chyba niektóre święta. Chyba muszę usunąć. Dobra, pies już sam wróci, bo jesteśmy przy... Ja traciłam bardzo orientację wcześniej, jak byliśmy w tym świecie, ale tak, nie, tutaj, to tak, tak. My jesteśmy prawie w domu. Idź do domu. Anna Ludwisia, to chyba nie można... Sam siebie musi zawołać. Nie. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jakoś do nas przyjdzie. Jak ona się czuje? Źle. Zaraz kończymy. Ja myślałam wcześniej, że może zdążymy do takiego jednego pubu pojechać razem na jakąś kolację, ale chyba już mi się nie chce. Chyba nie. Ja i tak jestem taka zrezygnowana tą całą sytuacją, że ona będzie miała... Już ma brzuch, no ludzie, no. Przecież to jeszcze
Parę dni temu była tu Barbara, no. Ja już nie będę w ogóle włączać Simom. Jeśli nie będę chciała ciąży, to nie będę absolutnie włączać Simom, żeby mieli tej Barbara bum bum. Bo to jest za duże ryzyko. Ja chyba muszę jej zmienić ten sweterek, bo ona głupio wygląda, jak ma ten brzuch, ale dobra. Ja sobie może później... Nie, tak, smutny jesteś, będziesz miał dziecko. Ja to myślałam, że dłużej to zajmie, to wiecie, ta znajomość z tym Hektorem, chodzenie na randki, może wspólne spędzanie czasu na jakichś pięknych plażach, a tu nie ma, pupa, moi drodzy, pupa. Ta kuchnia jest chyba jedynym pomieszczeniem z tego mieszkania, które wydaje mi się takie już w miarę skończone, aczkolwiek jeszcze by można było tutaj bardziej zabibelocić trochę. O, tutaj mamy wolne miejsca. Charakterystyka kreatywnego Sima. Ignorowanie kreatywnych zajęć źle odbija się na ich emocjach. Aha. Dobra, Hektor, to my ci kupimy tą sztalugę. Kupimy ci sztalugę, no, żebyś coś tu robił, no, bo jak ty będziesz smutny, to jest słabo. Hektor czuje się wspaniale, bla, bla, bla. Lubi pracować nad sprawnością fizyczną? Tak, damy mu tak. Będziemy się pilnować, żeby on wyglądał dobrze, żeby nam tutaj w razie czego nie zgrubł za bardzo, bo mi się wydawało, że on i tak był troszeczkę chudszy na samym początku. W sumie to, z drugiej strony, jeśli byśmy zdecydowali się na zakup tego domu, no wiecie, no powiększają rodzinę, w sumie nie z własnej woli, ale z woli gry powiększają rodzinę, to gdybyśmy kupili tam ten dom, to zostanie nam bardzo mało pieniędzy na dobudowanie tam pokoiku dla dziecka. Czy na początku nie musiałby być pokój dla dziecka, bo jak to dziecko jest takie malutkie, to w sumie jest jeszcze w łóżeczku, a tutaj, jeśli by nam zostały, w sensie, jeśli zostaniemy tutaj, to w sumie mamy naprawdę duże pole do popisu teraz z tymi pieniędzmi, które mamy dzięki Hektosiowi, Hektorkowi, naszemu kochaniemu, którego miało tutaj jeszcze nie być. Ale jest i przyniósł dużo pieniędzy, więc może nie jest najgorzej. Oni ślubu nie mają, ale dobra, będą bez ślubu, nie chcemy się ślubów organizować. Może kiedyś, ale na pewno nie teraz. A czy ty idziesz? Ona idzie do śmietnika. O, co oni mi tam grzebią w tym śmiecie? Oni mi tutaj wszyscy zeszli teraz. Bez sensu. Dobra, moi drodzy, ale... A nie, jest... Ej, kot mi gryzie słuchawki, no kocie. Jest już dosyć późno, oni się czują nie najgorzej. O, jakieś tutaj romantyczne sprawy, moi drodzy. O, jakie to jest słodkie. Jakie to jest słodkie, ludzie. W sumie to dawno już nie byłam w takiej totalnej kropce. Nie wiem, co robić z tym. Wiem, że to jest pierdoło. Barbara, żadnego Barbara. W sumie jest jeszcze wcześniej na spanie, ale dobra, dajmy im, żeby spali. Naprawdę czuję się okropnie z tą całą sytuacją. Ja lubię nie mieć czasami planów na rozgrywkę, jak gra coś wymyśli za mnie, ale nie teraz, nie tym razem, naprawdę nie tym razem. Już powiem to jeszcze raz, w Sielankę mi się totalnie odechciało grać przez te dzieciory. Tylko, że tam w sumie były bliźniaki, a tutaj na szczęście będzie jedno dziecko. A Hektor to sobie idzie na komputer, on jest jakiś taki zadowolony z siebie. Nie wiadomo dlaczego, jest pobudzony przez to, że on jest tym zapaleńcem, to może tak to mu się będzie pojawiać. Czy częściej będzie pobudzony? Nie wiem, nie mam pojęcia. A pieś, dobrze. Dobra, kończymy na dzisiaj. Fajnie bym dostała jakąś radę, co robić z tym domkiem. Czy kupujemy dom, czy zostajemy w mieszkaniu? Aczkolwiek później i tak czasami wolę sama podejmować decyzję. Ale naprawdę nie wiem. Jestem tak totalnie niezdecydowana, że mój umysł jest po prostu podzielony teraz na kilkanaście części. Ale mam nadzieję, że ta rozgrywka jakoś się rozwinie fajnie, bo troszeczkę zdołowało mnie to dziecko tak wcześnie. No ale cóż, no może sobie jakoś poradzimy. No teraz jak mamy tyle pieniędzy, to na pewno sobie poradzimy. Gdybyśmy kupili dom, to w sumie byśmy musieli się bardziej starać tam w tej pracy, żeby oni zarabiali pieniądze, a nie tak, wiecie. Teraz jak my mamy tyle jakoś, to chyba wszystko zaraz przepuszczę na jakieś bibeloty z modów. Ale nie wiem, ja nic nie wiem, po prostu nic teraz nie wiem. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Chyba z serii Janusiowie, tak. To będzie seria Janusiowie. Skoro oni mają tak... Będą mieli tak. Hektor nie ma tak jeszcze nazwisko, ale będzie miał, ja mu to zmienić. Że może wezmą ślub. Dobra, nieważne. To będzie rodzina Janusiów. I chyba tak nazwę tą serię. Tak. Dobra. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku serii Janusiowie.